Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Jak się domyślacie już po tytule odcinka, będzie on poświęcony plasterkom. Czyli to, co często pojawia się na grupach facebookowych, gdzieś jakieś oferty i tak dalej, i tak dalej. Temat jest bardzo prosty. Dziś Wam pokażę tak na szybko, jak zrobić taki stolik. Jednak nie będą to stoliki takie, że wyrównamy plaster, przykręcimy jakiś tam stelaż z drutów zbrojeniowych, które są wygięte już. Nie, zrobimy sobie taki komplet dwóch stolików, wsuwany jeden pod drugi, z tym, że nóżki będą drewniane z kawałków desek. I to tyle. Zobaczycie też, jak tworzę planer, taki naprawdę na szybko, jak najtaniej, żeby po prostu nie marnować zbędnie czasu na jakieś tam bajery, które są totalnie zbędne. To ma nam służyć. Wykorzystam do tego mój stół, który już trochę czasu ma, ale jest prosty, więc dostrugam do niego tylko kantówki i tyle. I jedyne, co będziecie musieli mieć, no to jakieś kątowniki stalowe za 70 zł i ogarniecie temat bez problemu. Dobra, zapraszam Was na film i zaraz zobaczycie, co i jak będę po kolei wykonywał wraz z tym planerem. Dobra, przyjrzyjmy się jeszcze tylko dla materiału. Zobaczcie, to są plastry dębowe, są dość krzywe, widzicie, one tak trochę niechlujnie są wycięte. Na pewno nie było to robione na traku taśmowym, także będzie tutaj trochę więcej zbierania, no co najmniej tyle. A tutaj widzę, że już jest wyżej, więc zobaczcie, one są wysuszone. Świadczy o tym to też, że są popękane już. Biłem w nie wilgotnościomierz, pokazywało mi około 8, 10, 11 czasem procent wilgotności. Ten mniejszy jest w miarę dobrym stanie. Tutaj trzeba będzie wstawić kokardę. Kokardę też będziemy robili, ale to na pile. Ponieważ no nie mam tej, jak to ona się nazywa, ta pilarka taśmowa. Nie mam pilarki taśmowej, także zrobimy to na formatówce i zobaczycie, że naprawdę robienie takich kokardek nie jest niczym trudnym. Drugi krążek również jest dębowy. Ten jest trochę bardziej sponiewierany. Jak to do mnie przyszło, to tutaj się po prostu rozpadło te łączenie, ale jako, że to fajnie się ze sobą stykało, pozwoliłem sobie to wszystko tutaj zakleić. Ścisnąłem to, no i mamy taki efekt właśnie. Dobra. Na początku pozbędę się tej kory, ponieważ tej kory tutaj nie będzie. To nie jest ten styl stolika, żeby tam była ta kora. Pozbędę się tego za pomocą dłuta, trochę bałaganu tutaj się narobi. No i dobra. No i muszę najpierw ogarnąć te plastry i dopiero potem będę je wyrównywał. Dobra, zobaczcie, już jest tutaj przygotowany krążek, już jest bez kory, zostaje tylko biel, którą potem i tak będę rzeźbił roteksem. No i dobra, przejdźmy teraz do budowy tego planera. Teoretycznie miał on być tutaj, znaczy pierwszym w ogóle moim zamyśleniu miał być na tym stole, ale jednak to będzie za duże, po co mi takie coś? I zobaczcie na to. Ha? SNC1 od Craft Drewu. Super się tutaj sprawdzi. Zobaczcie, największy krążek wchodzi mi tutaj bez problemu. Także tutaj sobie zrobię ten planer. Jego zaletą na pewno będzie to, że będzie mobilny. Dobra, teraz Wam pokażę, z czego zrobię sobie prowadnice. Więc prowadnice będą z takich kątowników stalowych 30x30. W zupełności wystarczy, naprawdę. No i dobra, teraz po czym będą jeździły te? Znalazłem tutaj taką dechę, która na długość jest całkiem w porządku.
jako że ja potrzebuję 10 cm maksymalnie wysokości, zetnę sobie tutaj, rozetnę sobie tą dechę po prostu, przestrugam ją tak, żeby miała te 10 cm minimum, może nawet trochę więcej, no bo jeszcze tam trzeba będzie doliczyć frez, który wejdzie. No i na tym będą jeździły tamte prowadnice. Pomiędzy tamtymi prowadnicami dam jeszcze tylko no, takie dystanse, które będą odpowiadały szerokości stopy frezarki, której będę używał. Zobaczycie wszystko zaraz po drodze. Dobra, mamy już planer. Jak widzicie, żaden tutaj cud technologiczny to nie jest. To ma działać. To jest raczej robione do jakichś tam pojedynczych projektów. Ja dużo takich rzeczy po prostu nie robię. Kątownik 30x30 stalowy. On się nie powinien ugiąć pod wagą samej frezarki. To chodzi jak chodzi. Potrafi się przyciąć. No ale ustawiam, jadę, przekładam obok, jadę dalej. Nic skomplikowanego, na jeden czy tam dwa, trzy projekty całkowicie to wystarczy. Zobaczcie, że są, mimo tego, że te dystanse są ustawione i od dołu, dałem też dystanse od góry, ale te dystanse od góry pełnią funkcję taką, żeby to są takie odbojniki jakby. Jak dojadę frezarką, nie ma prawdopodobieństwa, że frezarka gdzieś mi tutaj będzie próbowała uciec albo mi się wgryzie tutaj w te, no, w te kantuwy dębowe. Zrobię Wam teraz takie przybitki, żebyście zobaczyli sobie, jak to mniej więcej wygląda z bliska. No i co? Pokażę Wam zaraz frez, którym będę to wszystko robił. Czekajcie, mam go chyba w kieszeni. Frez, którego będę używał, jest to frez do płaszczyzn z wymiennymi płytkami, czyli
Jak coś Wam się stanie z ostrzem, no to po prostu możecie sobie bezproblemowo wymienić te płytki, ponieważ są dostępne w sprzedaży. Jest to fres firmy CMT, oznaczenie mam nadzieję, że widać. Jeżeli nie, no to zajrzyjcie do opisu filmu, tam podrzucę Wam to, żeby uniknąć zbędnych pytań. Fres jest na 12 mm trzpieniu i będę używał do tego frezarki, która po prostu umożliwia mi pracę na takim frezie. Uważam, że 12 mm trzpień jest tutaj jedynym sensownym i bezpiecznym rozwiązaniem. Dobra, montuję frez i robimy pierwsze przejazdy. Jeden, jak i drugi plasterek jest już przygotowany. Jak widzicie, są tutaj takie ślady. No widać po prostu, jak raz przy razie sobie ten frez wędrował. Patrzcie teraz, jak wygląda to płaszczyzna, jak wygląda po takim frezowaniu. Tutaj poziomica przyłożona i dolega idealnie. Także pozostało mi tylko wyszlifowanie tego. Tu będzie się dość ciężko szlifowało, ponieważ są to te sztorce. Papier 80 na sam początek i będę leciał stopniowo w górę. No i już te końcowe szlifowanie zostawię sobie na sam koniec, ponieważ trzeba tu jeszcze będzie powstawiać kokardę. Dobra, teraz pokażę Wam, jak stworzyć kokardki. I tutaj chciałbym Wam coś zademonstrować. To jest kokardka, która została wykonana z jednego kawałka deski, który był wystrugany i po prostu rozcięty. I teraz zobaczcie, jaki sens jest w robieniu takiej kokardki, gdy sztorce mamy do góry. No żaden, ponieważ plaster również jest w ten sposób ułożony, a tutaj wytrzymałość jest żadna. Sprawdziłem to. Proszę, zobaczcie. Wystarczy lekko puknąć i jest po temacie. I jako, że taka kokardka nie ma totalnie sensu, warto wykonać sobie klejonkę w ten sposób. I teraz nie będziemy jej wycinali tak jak tamto, tylko będziemy ją wycinali tą długą stroną deski, tych pojedynczych desek. No i w taki sposób, gdy mamy tą klejonkę, możemy wykonać tego więcej, powtarzalną ilość i po prostu w krótszym okresie czasu. W międzyczasie możecie sobie taką klejonkę wykonać, więc nie ma w tym żadnego problemu. Tutaj mam szerokości 7 cm, w zupełności mi to wystarczy do zabezpieczenia moich pęknięć. Tutaj mam kąty już wyrysowane po 15 stopni. Tak to będzie wyglądało po wycięciu. No i tutaj mam jeszcze drugą klejonkę, jakiś tam odpad, który też użyję. Będzie to inny po prostu rozmiar. Dobra, idziemy na formatówkę, zatniemy te kąty i będzie fajna armia kokardek.
Dobra, plasterek jest już przygotowany, on sobie dosycha, będę musiał go jeszcze tylko przeszlifować, więc teraz jest czas na zrobienie nóżek, które też trzeba w podobny styl zabejcować, tak żeby imitowało to jak najbardziej takie surowe drewno. Wiem, że są preparaty, które pozwalają na zachowanie surowego drewna, ale no niestety za późno z tym wszystkim się obudziłem i poradzę sobie po prostu przebieleniem tego i przeszlifowaniem, tak żeby no po lakierowaniu za bardzo mi się to nie pociemniło. Już zrobiłem testy, zdaję to egzamin, także będzie wyglądało dobrze. Teraz zobaczcie, mam nóżki już docięte, są na wysokość 50 cm, ale to nie będą takie nóżki, jak w tym momencie je widzicie. To będą nóżki, które będą tutaj miały takie zacięcie, które będzie wchodziło pod sam plaster. Tutaj będzie wystawał taki czopek, który będzie na równo. Powiedzmy tutaj będzie 5 cm pod blat i 2 cm poza już blatem. No taki miał być styl. I dodatkowo w tym miejscu będzie jeszcze takie zacięcie pod kątem, żeby te nóżki nie wyglądały aż tak mocno masywnie. No i to wszystko w sumie. Zaraz sobie to pozacinam. No i będę montował to na zwykłe kołki. Plaster jest już na tyle ustabilizowany, że nie będę tutaj pod spodem dawał żadnej ramy, ponieważ zależy mi na tym, aby ten kolejny plaster wlazł tutaj pod spód, a planuję go zrobić na wysokości około 30 cm, tak żeby był tutaj dostateczny luz na to, żeby go bez problemu wstawiać. Dobra, idę na formatówkę i będę sobie tutaj wycinał teraz te gniazda. Zostały wklejone na kołki o średnicy 12 mm. Po dwa kołki na jedną nóżkę, tak żeby nie miały tendencji do obracania się. Nie nagrywałem tego, ponieważ żadnej dużej filozofii w tym już nie ma. Stworzyłem taką konstrukcję, która dociska mi teraz plastry do nóg, tak żeby ten klej sobie już na spokojnie złapał, żeby to wszystko trzymało poziomy. No i co? To już dotarliśmy w sumie do końca tego filmu. Zaraz Wam puszczę przebitki, jak to wygląda już w miejscu docelowym, tak żebyście sobie mogli ocenić ten projekt, czy Wam się podoba, czy też nie. Dziś chciałbym Wam już podziękować za obejrzenie tego filmu. Widzimy się już w kolejnym. Na razie, cześć!